poprzednio w Heart of Darkness. Tu możemy iść. O, popchnęli. Zniszczyli most. Niedobrze. Wiecie co, muszę zginąć. Bo jestem ciekaw teraz, czy animacja spadania, znaczy animacja, kascynka, która jest spadania. A, jest inna, widzicie? A czy pójście? Ło, tego się nie spodziewałem. Jak widać tutaj, o. Kolejny cień. Tak, w sumie też jestem ciekaw. Dobra, ta sama animacja, bez kamieni. Byłem ciekaw, czy będą właśnie te kamienie. Taka ściana, ło. Dobra, tego się nie spodziewałem. Teraz. No i kolejne miejsce. Kolejne miejsce, gdzie się teraz znajdujemy. Tego nie wiemy, jesteśmy już na pewno w tym królestwie cieni. Jeśli tak to można nazwać, zniszczonym. I nasz rozszarpały od razu na początku, na starcie duże jaszczurki. Więc nie ma co. A nie, pojawiają się dopiero jak jedziemy odpowiednio daleko. Dobrze. Okej. Coraz ciężej, ale teraz więcej jest walki w sumie. Niż wcześniej, no. Ale mamy moc w sumie dlatego. Tylko jakbym mógł. No. Jak widać, te jaszczurki się nie paneczkują. Trzeba je chyba załatwić na samym początku. Okej. I od razu. Kładziemy się. O! Tego się nie spodziewałem. Patrzcie, jeszcze wyszły. Wyszło ich więcej. No spokojnie. Może pozbądźmy się ich wszystkich najpierw. I co? Gdzie reszta? Nie mogę wrócić, tak? Po prostu. Bo od razu mnie zeżrą. Okej. Okej, teraz te. No przed tym już nie byłem w stanie uciec. Niestety. No cóż. Trzy? Trzy. Tylko trzy. Chyba, że zrobimy je tak. Jestem ciekaw. Tu? O! Jestem ciekaw, czy kolejne trzy się... Ha, a teraz nie mogę. Albo tu, albo tu. Tu już nie wrócimy. Okej. Okay. Ciekawie. Ciekawie przemyślane. Tak, żebyśmy nie mogli się cofać. Jak się cofniemy... To albo właśnie nie zdążymy wrócić na wczas i zawczasu i nas zeżrą stąd, albo nas zeżrą te, które tutaj przyszły. Jeju, traf, że... A, jaszczur. Okej. Okay. Już się boję na to kliknąć, ale no cóż. Nie wiem, cośmy zrobili, klikając to. Okej, to był błąd. A on chyba... On... A, on klikał, ten gościu. No ekstra. Mieliśmy go zostawić przy życiu? Czy jednak on też nam przeklikiwał? To chyba na czas jest. Okej. Złożesz! Zdążyliśmy. Dobra. Popłynęło nas do lawy. I mamy lawę. No cóż. Jak widać, otoczenie znowu nam się zmieniło. Tak? Przy krainie, na która została zaatakowana, ale powiedzmy sobie szczerze, że była ładna i zielona. No to teraz jesteśmy w miejscu, gdzie jest lawa. Dobra, i musimy doskoczyć do tego miejsca. No to dobra. Nie tak, a tak. Ło! Tak wygląda spalenie, moi drodzy. Nie zamierzałem tego zrobić, ale no cóż. Czyli na tym długo też nie możemy stać. No w sumie jest na lawie, no to się spala. Dobra. Skok, skok, skok. Aha, tutaj. Ekstra. Nowa sekwencja. Okej. Okay. Na spokojnie. No i kolejna sekwencja, która będzie dosięgać tutaj? Na szczęście nie.
O, pajączki, jak fajnie. Powiedzcie, że tutaj nie ma tej lawy. Pajączki robią śluz. Już nie wchodząc... Co ja zrobiłem? Skoczyłem, zamiast nacisnąć... A! Ekstra. No super. Naprawdę. Czekamy. Okej. Lecimy, lecimy. To nie jest takie trudne. Ręką alta trzymaj z dala. Jesteśmy w stanie tutaj? Nie. To jest, jak widać, jakiś skrawek, którego nie możemy przejść. No i co zrobi śluz? Na pewno jestem pewien, że próbując na niego stanąć, pewnie się poślizgniemy. Więc może lepiej na nie próbować. Czy chcecie spróbować? No tak to wygląda. Ja tam. Grać z któryś raz z rzędu się nie boję. Ja mam czas. Czemu nie jestem w stanie skoczyć drugi raz? No spokojnie. Tu? No, złap się. Dobra, coś mi skakanie nie wychodzi. No znajdziemy się zaraz chyba przy pająku w takim razie. Albo nawet nie. Zobaczcie. Zdążę? Zdążyłem. Dobra. Teraz trzeba jakoś tego pająka ominąć. Który nie tylko... Ale schodź tutaj, schodź. Nie bój się. Andy. Dobra, ty nie przejdziesz. Nie jesteś gorliwy do pomocy. A przez to tutaj nie wiem, czemu nie mogę strzelać. To jest chyba na takim wybrzuszeniu, tak? Zdajemy na to, że... Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy jak stanę za blisko... Skubanie jest szybki, ale trafiliśmy go. Nie, nie! Nie! Już byliśmy tutaj, już go za... Już go pokonaliśmy, no cóż. Skubanie jest tak, daje... Rozprowadza te... swoje śluzy. Nie wiem, jak tu przejść. Jestem ciekaw, czy on to jakoś losowo robi. Czy ma jakiś taki już algorytm, który mu mówi teraz tu, tu jest pod pewnym... O! Okej. Ekstra. Nie, tylko nie każcie mi od początku. A tutaj. Dobra, wskoczyć nie możemy, bo nas zeżre. Fajnie. Ale możemy go rozwalić od razu. Złap się! Uda nam się. Jest, udało nam się. Załatwmy sobie jeszcze tego jaszczura na dole. Jaszczura nie rozwalimy, jest w takim miejscu. Udało się. Ekstra. I właśnie tutaj jest trochę straszny z tym skokiem, bo nie da się tak spokojnie tutaj zejść na miejsce. Okej. Okay. Padaj, gościu, padaj. No dobra, zejdziemy. Da się zejść? Da się spokojnie zejść akurat w tym miejscu. Okej. Okay. A, tak to wygląda. Tak wygląda sytuacja. Spoko. Czy musimy najpierw rozwalić stado pająków, a potem dopiero uda nam się trafić skrzydła te stwory, które... A jak widać, nie możemy przejść przez tego bąbla. Ani tak, ani tak. A, zaś ich ogniowe kulki lecą bez problemu. Dobra. Czy jednak musimy iść tam koło tej lawy? Tędy nie przeciśniemy się. A, dałbyś radę, spokojnie, chłopcze. Ale dobra. I będziemy musieli znowu elementem logicznym. Umówmy się w sumie. Szukanie odpowiedniej sekwencji ruchów jest elementem logicznym. Okej. Okay.
Na spokojnie, pojedynczo. Nie śpieszy nam się. Mam nadzieję. Ło! Tu się na szczęście już tak nie kotłuje lawa. Jak na dole. Okej. Tędy, tędy. Na spokojnie. O! Idzie nas zeżreć. Nie, 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 nie! A tu lawa po lewej, jakbyśmy jeszcze na nim nadepli. O, to by było źle. Jeju, jakie one są szybkie. A, jeszcze te mi dodajcie, jasne. Ekstra! To przechodzi dalej. Fajnie. Ale widzieliście? Patrzcie. Dobra, tu teraz nie będę próbował. O, tu spróbuję, patrzcie. Widzicie, jak już raz natrafimy na śluz, tak, no to znika. Ułatwienie z jednej strony, tak, bo jesteśmy w stanie... No, patrzcie! To jest przegięcie. No. Pa, idziemy zerzeć. No. Jak się nie spodziewałem tego, no cóż. Na szczęście tutaj zaczynamy. Nie każą nam iść. Od nowa. Znaczy no. I tak musimy przejść przez te pająki. A, pająk się nie patyczkuje. Leci na raz jak... Nie jesteśmy w stanie... ich trafić. A mówiłem o tym śluzie, że to z jednej strony ułatwienie, bo jak spadniemy, to możemy jakby się złapać i śluz nas nie dogoni. Z drugiej, no, no, zostaje na naszej ręce, nie? Udało nam się. Okej. Okay. Wszystko? Wszystko chyba. Dobra, mam nadzieję, że tutaj będzie taki... O! Zapis chyba gry. No i widzieliśmy cutscenkę, że przytrzymują naszego pieska w jakichś lochach, w jakiejś celi. No cóż, no dobra. Myślę, że to by było na tyle. Dziękuję. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jak widać, materiały są krótkie, bo zamierzam właśnie tak daną jedną lokację jakby przechodzić. Tylko do, tak od cutscenki do cutscenki. Takie krótkie, myślę, że szybko się ogląda, ciekawie. Nie znudzicie na takim krótkim dystansie, tak, żeby zobaczyć dany poziom tejże gry. Także dziękuję, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.